wczoraj się już z wami pożegnałam i mówiłam, że na dzisiaj czeka nas już tylko odlot, ale okazało się, że to nie jest taka prosta sprawa, bo miałyśmy lecieć o 18.30, jest 21.20 i nie zapowiada się na to, żebyśmy odleciały w przeciągu najbliższych kilku minut. No i niestety, dostałyśmy wiadomość, że nasz lot został odwołany. Następny lot Ryanaira stąd do Krakowa jest w niedzielę, ale ja bym chciała, kurczę, szybciej być w domu. Jesteśmy w grupie, ale będziemy działać. Póki co odzyskałam nasz bagaż rejestrowy, ale nadal nie wiemy, co dalej. W tej chwili to marzę tylko o tym, żeby pogłaskać mojego kota. I żeby być już w domu. Okej, najnowsza informacja jest taka, że będziemy mieć zapewniony nocleg, no ale nadal nie wiemy, co dalej. Na niedzielny lot już nie ma miejsc, ciężko stąd cokolwiek znaleźć, ciężko coś wykminić. No jesteśmy trochę tak na gorąco i też nie wiemy za bardzo, co ze sobą zrobić. Będziemy próbować. Jest prawie 3 nad ranem. Miałyśmy okazję spać w hotelu, natomiast odjechał autobus do hotelu i nie zabrał wszystkich osób i na kolejny trzeba by było długo czekać. Właściwie teraz pewnie byśmy dopiero mogły tam zmierzać, a wolimy zostać tu na lotnisku, no i od rana próbować się stąd wydostać. Jest z tym duży problem, bo dużo samolotów nie poleciało dzisiaj. Na pewno nie polecimy bezpośrednio do Polski. Będziemy się starać gdzieś przesiadać. Zobaczymy. To jest w ogóle bardzo przykry widok. Masa ludzi śpi na lotnisku. Ale w ogóle podobno na Sardynii, tutaj na południu w Cagliari zalane są drogi. Jest bardzo, bardzo nieprzyjemnie. Mój kącik do spania. Tak wygląda człowiek, który spędził noc na lotnisku. Można się przestraszyć. Ale dobra wiadomość jest taka, że najprawdopodobniej lecimy dzisiaj do Barcelony. Po nocy spędzonej na lotnisku to człowiek ma wrażenie, że kawa się na niego patrzy. Super sprawa na podróż. Do spania, jeżeli wam odwołują loty, szmaciana torba, wypchana ubraniami, śpi się na podłodze na lotnisku. Zajebiście. Chociaż towarzyszka moja jest przygotowana jak profesjonalista i ona ma ze sobą Pikachu. Tam nam wyszła tęcza. Powiem wam, że jak wczoraj poszła ta informacja, że nasz lot jest odwołany i ze strony Ryanaira właściwie nie było żadnej reakcji, właściwie nawet żadnej informacji dla nas, co dalej. Powiedziano nam generalnie, że musimy sobie radzić sami. To byłam trochę przestraszona. Byłam też przestraszona dlatego, że odwołano tutaj wiele lotów z Cagliari i właściwie na kolejne loty nie było już miejsc, wszystko było pełne. Potem zaproponowano nam nocleg w hotelu, ale nie wszyscy zmieścili się do autobusu. Tak jak już mówiłam, my się nie zmieściłyśmy, miałyśmy jechać następnym kursem i stwierdziłyśmy, że zamiast jechać do hotelu o 3 czy po 3 rano, po to, żeby tu wrócić o 10, to po prostu zostaniemy na lotnisku i o 5, jak otworzą kasy, bo miałyśmy informację, że kasy będą otwarte o 5, spróbujemy wyszukać stąd jakieś połączenie. Próbowałyśmy też oczywiście zrobić to przez internet, ale jak rezerwowałyśmy te loty, to wszystko okazywało się już zajęte. No i udało się znaleźć to połączenie przez Barcelonę. Dzisiaj o 14 mamy lecieć do Barcelony i jutro po 6 rano mamy wylecieć do Krakowa. Bardzo bym chciała, żeby ta misja się powiodła, bo tęsknię już za domem.
trzeba uważać, o czym się marzy. Mówiłam, że mogłabym całą zimę siedzieć w Cagliari, a teraz marzę tylko o tym, żeby wziąć moje kocisko na kolana i zaszyć się w domu pod kołdrą. Jak wrócę jutro, to mam w planach chyba przespać cały dzień. Umyć się i przespać cały dzień. Mam déjà vu. Mam wrażenie, że już tu kiedyś siedziałam z kawką. Wczoraj. I mam nadzieję, że na tym te podobieństwa się zakończą. Hola amigos, estamos en España. Udało nam się wydostać z wyspy i jesteśmy na stałym lądzie. Tak wygląda człowiek po ponad 24 godzinach spędzonych na lotniskach. Lotnisko tutaj jest bardzo, bardzo malutkie. Lata tu dosłownie chyba kilka lotów jest na tablicy, no ale my dopiero lecimy rano, więc to jest dzisiaj nasze miejsce do spania. Podstawowe, niezbędne wyposażenie każdego, kto lubi się spędzić dwie noce na lotnisku. Idealnie zastępuje gąbkę, żel pod prysznic, żel do twarzy i różne inne kosmetyki. Tak wygląda człowiek po dwóch dniach spędzonych na lotnisku. Mój własny aparat mnie nie rozpoznaje i ma problem z wykrywaniem mojej twarzy. Teraz czytałyśmy o tym, że to, co się stało, ta burza w Cagliari, no to nie była taka tylko jednorazowa burza, jest zalana znaczna część tego miasta na Sardynii, są pozrywane drogi, w powodziach tam zginęli ludzie, dlatego cieszymy się, że jesteśmy całe zdrowe i bezpieczne i na dobrej drodze do tego, żeby trafić do domu. Nareszcie w samolocie do Krakowa. Jesteśmy na lotnisku w Krakowie, zamiast w środę, to w piątek. Dawno nie cieszyłam się tak z tego, że jestem w domu. Prawie. Mam nadzieję, że kot mnie nie wyeksmituje, jak mnie zobaczy, że mnie w ogóle pozna po takim czasie.